takie obrady mamy każdego roku, sesje jesienne. Najczęściej dotychczas bywało to w Zakroczymiu, koło Warszawy, gdzie znajduje się znany w Polsce i w świecie ośrodek apostolstwa trzeźwości. Hasło spotkania to jest szczęśliwe dziecko, trzeźwej rodzinie i w trzeźwym społeczeństwie, w trzeźwym otoczeniu. Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości już od wielu lat kontynuuje taki program, duszpasterski program Rodzina Szkołą Trzeźwości. Mówiliśmy jednego roku Rodzina Szkołą Trzeźwości, później mówiliśmy Ojciec Świadkiem Wiary i Trzeźwości, w ubiegłym roku Kochająca Matka Zawsze Trzeźwa, w tym roku chcemy zająć się tematem dziecka w trzeźwej, kochającej się rodzinie, ale także w trzeźwym otoczeniu. Widzimy, że nie możemy sobie poradzić z plagą alkoholizmu, do tego dochodzą inne uzależnienia, z których jest trudniej wyjść nawet na drodze leczenia i terapii, chociażby i uzależnienie od hazardu. Statystyki, które do nas docierają, są bardzo niepokojące. Te wypadki różnego rodzaju, które mają miejsce od czasu do czasu, nagłaśniane są w środkach masowego przekazu, więc wobec tego to już niepokoi. Gdyby nawet ta skala nie była tak wielka, troszkę mniejsza, byłby to wielki problem. Około 1 miliona osób jest uzależnionych, żyje w Polsce osób uzależnionych. Do 4 milionów osób to są osoby, które spożywają alkohol w sposób nadmierny i ryzykowny. 2 miliony dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym. 10 tysięcy Polaków umiera rocznie przez legalnie sprzedawany alkohol. Tym, co my się dzisiaj zajmujemy, to jest głównie zapobieganie, aby tych sytuacji było jak najmniej. Można odnieść wrażenie, że z nałogami należy walczyć, czyli walczymy z czymś złym, z czymś niedobrym, z czymś, co poniża człowieka. I można się na tym skoncentrować niewątpliwie. Pytanie tylko, czy to wystarcza? Jeżeli powiemy młodemu człowiekowi, że nie rób tego, po to nie sięgaj, za tym się nie oglądaj, czy to jemu wystarczy? Na pewno nie. No jeżeli nie, to w takim razie musimy dać coś w zamian. Jeżeli będziemy patrzyli na walkę z nałogami z perspektywy wychowawczej, to niewątpliwie musimy zwrócić uwagę na kształtowanie cnót, czyli tych wartości, które potrafią zafascynować, które potrafią otworzyć oczy młodym ludziom na to, co dobre, co piękne, za czym rzeczywiście warto iść. Tak naprawdę każdy człowiek, jeżeli jest właściwie zmotywowany, chce dla siebie dobra. Jeżeli nie rozpozna tego dobra, jeżeli ktoś mu tego dobra nie pokaże, to często właśnie młodzi ludzie utożsamiają rzeczy złe, rzeczy tak naprawdę upodlające jako z dobrem. Następuje pomieszanie aksjologiczne i dlatego sięgają po używki, no bo to jest łatwiejsze w dostępie, bo to jest przyjemniejsze, to niesie ze sobą jakieś poczucie wspólnoty, ale jeżeli da się alternatywę, jeżeli się zapali tego młodego człowieka do czegoś dobrego, to oni, mając ten swój naturalny taki pęd do kreatywności, do twórczej działalności, bardzo chętnie podejmują takie wyzwania i jestem pewien, że w każdym z nich ta walka w jakiś sposób się będzie dokonywała i jest szansa, że będzie wygrywało dobro. Rodzina jest szkołą trzeźwości. Rodzice, nauczyciele, odpowiedzialni wychowawcy, kapłani muszą bardzo, bardzo tłumaczyć młodym ludziom, że niestety jest to ogromne, ogromne kłamstwo, które prowadzi często do przegranego życia, a w konsekwencji nawet i do śmierci. Ja obserwuję, że problem jest bardzo duży i zresztą to jakby pokazuje też frekwencja naszych pacjentów w ośrodku. Ośrodek jest ciągle zapełniony, no, na dzień dzisiejszy jest 69 osób, to jest bardzo dużo, którzy są w leczeniu dopołudniowym, czyli jakby takim, to jest oddział stacjonarny, to jest oddział dzienny, nie liczę tutaj poradni. Spotkałem już w duszpasterstwie bardzo wiele osób, które są dorosłe, które przeszły właśnie przez rodziny alkoholików, prosiły o różnego rodzaju pomoc, zwłaszcza w wymiarze takim psychologicznym, terapeutycznym i poradnictwa także duchowego. Zauważam, że wciąż
te osoby się zgłaszają, czy do mnie bezpośrednio, czy przede wszystkim duszpasterze w parafiach spotykają się z nimi na co dzień. I tutaj pomoc musi być bardzo szeroka, specjalistyczna. W to też zaangażowane są nasze poradnie, między innymi poradnie ARKA, które działają w większych ośrodkach diecezji tarnowskiej i które udzielają właśnie porad w takim szerokim wachlarzu wsparcia leczenia z uzależnień i także wsparcia osób, które są związane z osobą uzależnioną. Ponad pięciu lat funkcjonuje w naszej diecezji Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i w tym wydziale służą pomocą ludzie do tego przygotowani, a więc specjaliści, również tacy, którzy, że tak powiem, sami przeżyli ten problem na własnej skórze i wiedzą tym samym, jak pomagać. Ale ta nasza rola w wydziale właśnie jakby skupiona jest na motywacji do podjęcia leczenia, czy udzielenia stosownych informacji, co bliscy osoby uzależnionej mogą w tym temacie zrobić, a mogą wbrew pozorom wiele. Służymy również pomocą prawną. Ostatnio już kształcimy też taka, myślę, ważna inicjatywa młodzieżowych liderów trzeźwościowych. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie nabrali takiej ochoty do życia w trzeźwości, ale żeby też dysponowali taką prawdziwą wiedzą, jak funkcjonują różnego rodzaju środki w organizmie człowieka, bo niestety ta wiedza jest nieraz szczątkowa. Zdajemy sobie sprawę, że są rodziny dysfunkcyjne, które no niestety tego zadania nie spełniają, które powinny spełniać i wobec tego faktu muszą jakieś inne wspólnoty tę rolę spełnić. Chociażby szkoła, chociażby różnego rodzaju organizacje kościelne. No, po prostu te dzieci trzeba ratować, trzeba im ukazywać świat wartości, w którym nie ma alkoholu, w którym sobie radzą bez różnego rodzaju używek. Zauważamy, że te dzieci mają syndrom, zwłaszcza w późniejszych latach. Odbija się to na osobowości dziecka. Dlatego ważne jest, aby te dzieci chronić. Owszem, przede wszystkim one żyją w rodzinach, więc trzeba dotrzeć do rodzin dysfunkcyjnych, rodzin, które mają problemy, które są pogrążone w tym nałogu i w ten sposób wzmacniać środowisko pozytywne dla rozwoju tych dzieci. Tylko drogi Pana są bezpieczne,
które nie kończą się dramatycznym upadkiem przepaści zła, grzechu i wręcz sztuki złej obyczajowości. To miejsce, gdzie jesteśmy, Szczepanów, od wieków było ważne dla historii Polski, dla Kościoła przez postać świętego Stanisława, tego, którego nazywamy zwycięzcą pod mieczem, Victor sub Gladio. Jednocześnie w klimacie 900-lecia śmierci świętego Stanisława, biskupa i męczennika, ówczesny biskup diecezji Jerzy Ablewicz właśnie obrał tego świętego za patrona trzeźwości, więc jest to miejsce, które też sprzyja modlitwie w tych intencjach, już może nie tyle trzeźwości, ale i wszelkich uzależnień, bo człowiek tak podatny jest w swojej ludzkiej naturze na te wszystkie niedoskonałości, które na pewnym etapie życia dają poczucie rozrywki, zadowolenia, czy pewnej niezależności, ale ostatecznie stają się drogą do piekła. Przysłowiowego, tego, którego jest w rodzinach, w ludzkich nieszczęściach i w życiu tych samych osób, które podlegają tym różnym, czy ulegają różnym nałogom. I jest już rzeczą bardzo piękną dla mnie, takim zaszczytem, że mogę tu modlić się podczas tej 33. diecezjalnej pielgrzymki w intencjach trzeźwości. W pielgrzymce, jak każdego roku, uczestniczą apostołowie trzeźwości, duszpasterze trzeźwości, zwłaszcza dekanalni duszpasterze trzeźwości. Uczestniczą też między innymi terapeuci uzależnień i spora grupa osób uzależnionych, ale trzeba dodać trzeźwiejących, bo to jest informacja znacząca. Ci ostatni proszą tutaj w tym miejscu naszego patrona o siłę potrzebną do tego, aby tej trzeźwości wytrwać dalej. Po mszy świętej i adoracji wykład na temat abstynencja jako dar i świadectwo osoby uzależnionej trzeźwiejącego alkoholika. Poprzez to świadectwo mam na myśli, że wiele osób, które będzie akurat uczestniczyło, zrozumie to, czym jest dla człowieka całkowita abstynencja od alkoholu. Jest szansa, że jak jest szansa na to, że można z tego jakby wyjść, to znaczy przetrwać picie poprzez całkowitą abstynencję. Dziękuję wczoraj i dzisiaj świętemu Stanisławowi za to, że jeszcze dał mi jedną szansę, jedną nadzieję po to, żebym był jeszcze bliżej Pana Boga. I myślę, że to mnie też przez kilka lat ostatnio gdzieś trochę niepokoiło, ale wiem, czego w tej chwili Pan Bóg oczekuje ode mnie. Oprócz apostolstwa, trzeźwości służyć, też i blisko być Pana Boga. I nieść przede wszystkim prawdę, miłość. Przede wszystkim nigdy nie postawiłem w swoim życiu, kiedy trzeźwieję, jestem abstynentem, nie postawiłem znaku równości między prawdą a kłamstwem, między miłością i nienawiścią. Wygłosiłem wykład na temat abstynencja jako dar. Oczywiście obecni abstynenci słuchający tego wykładu już na pewno mają swoją motywację, najprawdopodobniej taką, o której sam mówiłem, ale tym niemniej warto w ten sposób to ukazać, że abstynencja ma wielką moc, ma też ten charakter ofiary i ma też charakter daru dla drugiego człowieka i również daru dla Pana Boga z naszej strony, bo my jesteśmy tak nieustannie przez Pana Boga obdarowywani, a niekoniecznie jesteśmy w stanie mu nieraz jakiś dar dać od siebie, albo nawet nie wiemy, co moglibyśmy Panu Bogu dać. Między innymi abstynencja jest takim darem również dla Pana Boga. Życzyłbym diecezji, wszystkim osobom, które się tu modliły i nie tylko, ale właśnie, żeby ten nasz dar modlitwy objął wszystkie rodziny, żony, matki, dzieci, by rzeczywiście zaznały pokoju, bo niektórzy mówią, że to jest problemem. Ja ośmieliłem się powiedzieć, że to jest giga problem, bo to się wymyka z rąk i
nie tyle trzeba patrzeć na statystyki, ale przede wszystkim z taką determinacją modlić się, no bo już święty Piotr pisał w liście: bądźcie trzeźwi i czuwajcie, bo przeciwnik wasz diabeł niby lew leczący krąży, patrząc, kogo by pożreć. I to, co wydaje się tak niewinne, jak alkohol, używki, rzeczywiście stają się takim podstępnym lwem, który pożera wiele osób czasem bezpowrotnie.